Witajcie na kanale Kwasogranie. Mecz z Tottenhamem to ma być mecz na przełamanie. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczmy, jak układa się nam ten sezon. W tabeli nie jest najlepiej. Ostatnio przegraliśmy w lidze z Manchesterem. Wygraliśmy w Lidze Mistrzów. Ja wiem, że tam są pieniądze, ja wiem, że tam są środki, no ale tutaj musimy też wygrywać w lidze, bo może być to dla nas zgubne. 15 pozycja, nie jest najlepiej. No i ruszamy w takim razie na mecz z Tottenhamem. Zagramy najmocniejszym składem. Wyjdzie Bida. Tutaj Bui zagra za zadatkę Jadło. Tottenham no, wymagająca drużyna, ale po Manchesterze już raczej nic nas nie może zaskoczyć w tych spotkaniach. Obyśmy Szkoda. Aj, tutaj nie zauważyliśmy, że zawodnik wybiega, ale dobrze tutaj Allen próbował Hendersona zaskoczyć. Piłkarza w fioletowym stroju. Jest 8 minuta Lorente. Praszelik, Bida, Praszelik ruszył i mamy wyrównanie. 38 minuta, 1-1. Nie można mu odmówić umiejętności technicznych.
prowadzenie piłki przy nodze, przykleiła się ta piłka do nogi. No i na szczęście jest bramka na remis. Trzeba walczyć o kolejne bramki. Teraz Ademi bez większych problemów mija obrońców Bristol Rovers. Na szczęście zatrzymuje się na duecie Tomkinson-Madsen. Walczy jeszcze, no tutaj jeszcze przy piecu utrzymali się zawodnicy Bristol Rovers. Za daleko sobie Proszalik wypuścił piłkę, głubi w futbolówkę. Tak wcześniej mówiłem, przyklejona piłka do nogi, tak teraz niekoniecznie. Pierwsza połowa za nami. No i teraz, żeby tylko utrzymać wynik lub nie stracić kolejnej bramki, no i wiadomo, dążyć do strzelenia bramki dającej nam zwycięstwo. W Salach tutaj świetnie przechodzi prawą stroną, aczkolwiek jest rzut nożny i Son podaje do... Nie, myślałem, że zagra do Salaha. Wysoko wyskoczyli piłkarze. Bida wraca. Dobry powrót Bidy. Bida, jest Valencia. Fulgencio. Ma sporo miejsca Fulgencio. Ucieka i faulowany Fulgencio. Będzie żółty kartonik. Zatrzymał akcję piłkarz Tottenhamu. Ebui do środka. Valencia. Jest Allen. Allen przymierzył, na Ale Henderson takich piłek się nie boi. Świetna interwencja tego bramkarza. Naprawdę dobre rozegranie. Teraz naciskani piłkarze Tottenhamu. Tutaj mieli nadzieję piłkarze Bristol Rovers na uzyskanie błędu przez piłkarzy Tottenhamu. Świetnie Bui. Teraz bardzo dobra interwencja Bui. Patrzy, z przodu jest Fulgencio. Zagranie do Bidy. Bida do Fulgencio. Nie ma spalonego. Świetnie idzie na przebój. Zamyka tą akcję Praszelik. Nie udaje się jednak. Nie udaje się jednak domknąć tej akcji podaniem, które no, doszłoby do napastników. W Salach wracają piłkarze Bristol Rovers. Teraz dobrze Tomkinson, Allen. Jeszcze patrzy na wybiegającego Fulgencio. Jest Bida. Spowolnił tą akcję Bida. Allen musi się rozejrzeć. Allen, jedno kółeczko. Bida, Praszelik. Jedno kółko, drugie. No i teraz nie pozostało nic innego niż położyć bramkarza i zdobyć gola. Na 2 do 1. Świetny mecz Bidy. Na razie bez zmian w drużynie Bristol Rovers. Naprawdę dobre spotkanie. Dobre spotkanie po obu stronach zawodników. W Salach, no to jest zawodnik, który niestety może wygrać mecz w pojedynkę. Teraz Bida próbował, dobrze Fulgencio, malowany byłby Norbun, ale Allen świetnie tutaj zakręcił. Allen, no właśnie, świetnie zakręcił, tylko chwilowo próbował jeszcze przejąć piłkę. No i teraz Ebui musi wygrać ten pojedynek. Na szczęście dla Grabary piłka w bok. Wejdzie Finlay. Za Valencję wejdzie Morrison. No i zobaczymy, jak będzie szło. Dzisiaj Valencja mało pokazuje z tej lewej strony. Ja już szykuję się na pozyskanie nowego gracza na lewą stronę. On dopiero przyjdzie pewnie po sezonie, ale mam nadzieję, że będzie wzmocnieniem tutaj. Szukamy cały czas jakiejś wartości dodanej. Teraz Finlay, Bida. No i blisko trzeciej bramki piłkarze Bristol Rovers. Zawsze jak wchodzi Finlay, to robi zamieszanie. Teraz Praszelik, piękne uderzenie. No tutaj znalazł sobie lukę.
do tego strzału. Świetnie się ułożył. Praszelik jeszcze raz układa sobie piłkę na lewej nodze. No i proszę zobaczyć, Henderson, to jest trzeci rzut rożny. Czy Praszelik tym razem będzie miał okazję do strzału? Teraz Bida faulowany. No i dobra sytuacja przed polem karnym. Kolejna żółta kartka w zespole Tottenhamu. Kolejny raz. I Henderson na rzut rożny. Dobrze to rozegrali, próbowali markować, że będzie strzał. Teraz Praszelik i rzut rożny. To jest piąty rzut rożny w wykonaniu zawodników Bristol Rovers. Tym razem nie udało się oddać strzału. 83. minuta. Przez chwilę można było powiedzieć, że piłkarze Bristol Rovers zadomowili się tutaj na połowie rywala. Norbun próbował odebrać piłkę. Ajajaj, brakło milimetrów, żeby futbolówka została przejęta. Grabara. No i na szczęście. 89. minuta. Nie ryzykujemy. Dalekie podanie do Bidy. Bida tutaj próbował walczyć. Dalekie wybicie i raczej zwiastuje zwycięstwo. Tak jest. No. Nie jest źle, nie jest źle. Mecz ciężki, ale na szczęście udało się wygrać. 50 na 50 posiadanie piłki, to był mecz bardzo wyrównany. Manchester na szczęście zremisował. Nasz główny rywal na ten moment. Jest dziesiąta pozycja. No tutaj każdy się denerwuje, bo wiadomo, chcemy, żeby wypaść jak najlepiej. Teraz zobaczmy piłkarzy, którzy zostali znalezieni, a są z wolnego kontraktu. Mogliby coś wnieść do drużyny. Martinez, no tutaj pensja zabójcza. Pensja zabójcza, ale tutaj Mendes nie wygląda źle. Leicester City, Real. Atkins. No na razie nie ma, czy... Jest kilku piłkarzy, których byśmy mogli pozyskać, ale to jeszcze nie jest topka, topka, więc na razie spasujemy. Jak będzie ktoś top, top, no to wtedy bezproblemowo podpisujemy kontrakt i załatwiamy wszystkie formalności. Na ten moment jeszcze nie ma takiego zawodnika, którego na ten tier długo obserwowaliśmy. Kota. Nie ma jeszcze takiego zawodnika, którym bym powiedział, wow, bierzemy, tak? No, na razie musimy się zadowolić tym, co jest. Zapraszam Was na kolejne spotkania. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.